Cześć, w tym filmiku chciałbym przedstawić Wam nowe pliki serwerowe do Minecrafta 1.9. Jest to w miarę stabilna wersja Minecrafta, ale trzeba zaktualizować sobie Notch Plusa na nowszą wersję, bo jest to jedna z pierwszych wersji w miarę kompatybilnych z 1.9 i niestety tutaj Notch Plus nie radzi sobie ze skrzydłami na przykład. Jeżeli jest się adminem, oczywiście. Jeżeli jest się adminem, to normalnie nie ma problemu. Tutaj, jak je tutaj czasem widać. No, także myślę, że tylko z tym jest największy problem. Tutaj Essentials powinien działać normalnie. Rangi też powinny działać. Coś jeszcze. No, pluginy są podstawowe. Jak widzicie, tutaj są problemy właśnie z wykrywaniem jeszcze. Różnych ruchów graczy i tak dalej. To gdzie najprostsze tutaj pluginy są. Także taka podstawka pod serwer jest. Powinno wszystko śmigać. I mówię, jedynie trzeba aktualizować Notch Plusa na wersję 1.9 typowo. Ta wersja jest na 1.9, ale ona jest bardzo wczesna i niestety ma trochę bugów. Przez to troszeczkę utrudnia się rozgrywkę, ale oprócz tego to śmiga. Jak wam przeszkadza to bardzo i macie taki serwer, gdzie wiecie, że cheaterów nie ma, czyli jakiś prywatny mały serwer, to możecie usunąć plugins, usunąć Notch Plusa, ale uprzedzam, że to jest anti-cheat, więc jeżeli nie chcecie mieć cheaterów, to musicie mieć Notch Plusa bądź inny program, który blokuje cheaty. Także tak, musicie pilnować, żeby sobie zaktualizować. Ja prawdopodobnie zaktualizuję paczkę potem, która będzie już miała będzie bardziej stabilna. Ale czekałem do tego momentu, żeby po prostu ten Notch Plus działał jako tako i żeby się dało grać, nie? Mówię, jeżeli bardzo przeszkadza, to możecie to usunąć. Czy coś jeszcze ciekawego? Chyba nie. Może w przyszłych wersjach paczki będzie kompatybilność między 1.8 a 1.9 dodana, ale to jeszcze pomyślę, jak to tam będzie wyglądało. Także ogólnie to tyle. Jak coś, to linki macie w opisie. No i cześć!